Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Grażyna Mądroch. Jest mi bardzo miło w imieniu artystów i swoim własnym powitać Państwa na pięknym koncercie, który zatytułowaliśmy Melodie, które kocha świat. A pierwszą melodią, która Państwa zainteresował i powitał, George'a Gershwina, The Myth of Love, czyli Człowiek, którego kocham, przywitał Państwa znakomity pianista, pedagog, aranżer i kompozytor, pan Andrzej Płączyński. Nazywam się Grażyna Mądroch i przypadła mi w udziale podwójna rola. Pan Jan Zakrzewski, który jest tutaj Państwu doskonale znany, poprosił mnie, żebym poprowadziła koncert. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą i życzliwością uda nam się spędzić pięknie dzisiejszy wieczór. A chciałabym kilka słów opowiedzieć o panu, naszym wspaniałemu pianiście. Otóż od ponad 50 lat czaruje publiczność swoją piękną grą i naprawdę ma wielki, wielki dorobek. Pamiętacie Państwo jeszcze takie koncerty przy mikrofonie? Tam właśnie zasiadał jako wspaniały pianista i towarzyszył wszystkim znakomitym aktorom, śpiewakom, piosenkarzom, nawet tancerzom. I do dnia dzisiejszego w znakomitej formie, swoją życzliwością i wielką wiedzą służy nam wszystkim artystom. Także jestem bardzo wzruszona, że od Anny German, Jerzego Połońskiego, przez wspaniałe klasyczne gwiazdy, a więc między innymi Bernard Ładysz, nawet płytę z panem Bernardem Ładyszem nagrał, bo to Polska właśnie. I proszę Państwa, jestem wzruszona i zaszczycona, że możemy dzisiaj z panem Andrzejem Płączyńskim wspólnie Państwa czarować pięknym koncertem, mam nadzieję. Skoro przypadł mi ten zaszczyt i wielki obowiązek prowadzenia koncertu, chciałabym chociaż dwa słówka powiedzieć o sobie. Otóż jestem śpiewaczką, jestem uczennicą Bogny Sokorskiej. Miałam przed laty przyjemność tutaj Państwa u boku pana Jana Zakrzewskiego gościć, chyba dwukrotnie. A jestem też solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, uczennicą Bogny Sokorskiej. Od niedawna istnieje Fundacja imienia Bogny Sokorskiej i naszym naczelnym zadaniem jest promowanie młodych artystów i oczywiście kultywowanie pamięci wspaniałych artystów, nie tylko mojej opiekunki, mojej mistrzyni, ale wszystkich tych artystów, którzy idą w cień zapomnienia. Także mam nadzieję, że dzięki Państwu spędzimy dzisiaj bardzo piękny, uroczy, romantyczny, ale i pełen ognia wieczór. Jako pierwszym wykonawcą solistą będzie pan Piotr Kaczmarek, wspaniały tenor z Łodzi. Jest solistą Teatru Muzycznego w Łodzi, solistą Teatru Centralnego Zespołu Wojska Polskiego. Jego repertuar jest bardzo szeroki, od klasyki do piosenek, takich bardzo też, można powiedzieć, luźnych, ale wybrał, żeby Państwa powitać, klasyczną arię Karla Cellera z operetki Ptasznik z Tyrolu. Lat 20 miał mój dziad. Na pewno Państwo znacie tą piękną arię. Piotr Kaczmarek, pan Andrzej Płączyński przy fortepianie. Miał mój dziad, gdy ze strzelbą chodził rad, pewnej nocy pośród łód ojrzał
Yeah.
Thank you.